Witam Was po raz trzeci już, tym razem przy prezentacji kolejnej maszyny. Maszyny o bardzo wysokiej już jakości, magnetofonu Akai GX747. To jest właściwie sprzęt chyba w domowych warunkach najlepszy, jaki ta firma wyprodukowała. Dodajmy, że jeszcze nad nim tylko był model GX1000 Pro, którego w Polsce właściwie chyba prawie nikt nie widział. Magnetofon bardzo rzadki i właściwie chyba półprofesjonalny. Z domowych maszyn to, co teraz widzicie, jest chyba niemal najlepsze, co ta firma zaproponowała. Model wyprodukowany w roku 1982, bardzo zresztą wysokiej jakości, imponujący, niezwykle ciężki, bo ważący blisko 24 kg. Boki z prawdziwego drewna, obudowa aluminiowa, od tyłu i od spodu również oczywiście metalowe płyty. Wygląda to wszystko imponująco, posłuchajmy jak gra. Jak już słychać, magnetofon zachowuje się rewelacyjnie, pięknie odtwarza, również bardzo ładnie nagrywa. Co ciekawe, zapewnia możliwość nagrywania bez problemu w obydwu kierunkach, bez przekładania szpul. Za chwileczkę wyjaśnię, na czym ten mechanizm polega. Wspominają, że konstrukcja jest skomplikowana i to prawda. Pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy, to fakt, że magnetofon jest miękko sterowany. Właściwie tutaj wystarczy leciutko dotknąć i już nie ma żadnego problemu. Magnetofon ma, jak to się mawia, dosyć spory wybieg, to znaczy dosyć długą drogę hamowania, ale dotyczy to tylko i wyłącznie dużych szpul, takich jak teraz są założone, mających średnicę 26,5 cm. Przy małych szpulach to urządzenie już zachowuje się oczywiście inaczej. Zawdzięczamy to bezwładności tych szpulek. Ja tylko pozwolę sobie zauważyć, że magnetofon pracuje w układzie następującym. Jest podłączony pod wzmacniacz Yamaha AS500, to jest nowość z roku 2013. I pod dwoma zestawami kolumn, Altus 110 i Arcus TS100, dodatkowo jeszcze niskie tony, czego pewnie w kamerze nie będzie słychać, są podkreślane subwooferem Yamaha dedykowanym do tego wzmacniacza. Tak wygląda nasz odsłuch. Ja jeszcze sobie pozwolę zauważyć, że ta konstrukcja to oczywiście jest konstrukcja trzysilnikowa. Silniki znowu są ogromne, to znaczy naprawdę robią wrażenie swoją wielkością. Trzeba też przyznać, że są bardzo sprawne i to zarówno kapstan, który ma zdolność odwracania kierunku swojej pracy, jak i silniczki, które odpowiadają za dowijanie i przewijanie taśmy. Co zresztą zrozumiałe w momencie, kiedy założycie taśmę bardzo już dużą, taką jak ta, jeszcze nawiniętą na aluminiową szpulę, no to uciąg musi być oczywiście, no by tak powiedzieć, konkretny. Co poza tym? Poza tym magnetofon pod tym mostkiem ma 6 głowic, to znaczy tutaj został zdublowany układ głowica kasująca, głowica nagrywająca oraz głowica odtwarzająca. Głowice nagrywające i odtwarzające to oczywiście głowice typu GX, czyli znowu ferrytowe w oprawie szklanej, niezwykle twarde, bardzo odporne na ścieranie. Głowice, które z całą pewnością długo, długo potrafią posłużyć. Dzięki temu magnetofon potrafi swobodnie odtwarzać i nagrywać w obydwu kierunkach. Thank you.
No właśnie, w tle utwór, który już pewnie większość z Was poznaje, to jest Paul Kalkbrenner razem z Fritzem Kalkbrennerem. Utwór się nazywa Sky and Sand, ze znakomitego zresztą filmu Berlin Calling. Filmu może nie najnowszego, ale mimo to cały czas wartego obejrzenia, pokazującego jakiś kawałek prawdy o muzyce klubowej i o życiu klubowym. Kawałek prawdy, nieduży. Ale muzyka mimo wszystko znakomita, będąca soundtrackiem z tego właśnie filmu. Magnetofon, wspomniałem, nagrywa znakomicie, jak również znakomicie odtwarza. Ja właściwie muszę przyznać, że takiej precyzji dźwięku po magnetofonie czterościeżkowym się nie spodziewałem. Dlatego, że mimo wszystko jednak jest to magnetofon czterościeżkowy. Firma Akai przede wszystkim takie właśnie magnetofony produkowała. Paleta możliwości jest naprawdę bardzo duża. Za chwileczkę wyjaśnię, jak tutaj w tym sprzęcie można również sterować nagrywaniem, bo wbrew pozorom nie jest to łatwe. W momencie, kiedy sobie magnetofon przywiozłem, wyglądał tak. Potem uchyliłem tę bardzo ciężką, zresztą tajemniczą klapę i ukazało mi się coś takiego. Bardzo, powiedziałbym, mocna i taka rozbudowana paleta sterowania. Za chwileczkę postaram się ją Wam pokazać na nieco większym zbliżeniu. Już teraz widać, że w tym akurat modelu mamy do czynienia ze wskaźnikiem diodowym, a nie wychyłowym wskaźnikiem typu VU. Niektórym się to nie podoba, ale mówiąc szczerze, mnie to jakoś bardzo nie przeszkadza. Już tutaj widzimy paletę sterowania, opisuję ją już Wam ze szczegółami. Tutaj oczywiście mamy gniazdo słuchawkowe. Tutaj możemy kierować czy sterować sygnałem wyjściowym. Można słuchać głośniej albo ciszej. Jak się okazuje, ten przedwzmacniacz tutaj jest również sterowalny. To jest funkcja, której na razie nie wykorzystuję. Timer start. Magnetofon może Was obudzić i pięknie zagrać na dzień dobry. Może również zacząć nagrywać jakąś audycję, co dzisiaj właściwie w dobie mediów na żądanie chyba nie jest już konieczne. Ale pomyśleli, zrobili i taka funkcja jest. Wybór przełącznika pomiędzy taśmą a źródłem, dlatego że magnetofon ma zdublowany układ dwa razy po trzy głowice, w związku z tym można od razu na bieżąco słuchać tego, co nagrywamy. Tutaj mamy przełącznik prędkości taśmy. Jest to przełącznik pomiędzy 19 a 9,5 cm na sekundę. Tutaj oczywiście jest on wyskalowany w calach. Obok mamy tape selector, coś co jest bardzo ważne. Przełącznik taśmy chromowej i żelazowej. I coś, co właściwie jest absolutną rewelacją w tych modelach, bias adjust, czyli możliwość regulacji prądu podkładu. Do czego to się przydaje? To jest bardzo przydatna funkcja w momencie, gdy mamy różnego rodzaju taśmy europejskie, czy japońskie, czy nawet wschodnioeuropejskie, bo przecież i takie w Polsce miewamy w kolekcji. I dzięki temu właśnie pokrętłu możemy zdecydować, czy chcemy mieć więcej, czy mniej sopranów w nagraniu. Możemy ewentualnie tak dobrać parametry, żeby nagranie było jak najbardziej zbliżone do źródła. Chociaż pamiętajcie, że nie wszystkie taśmy, mimo tej regulacji biasu, pozwalają się tak dobrze nagrać. Jeżeli właściwie jakaś taśma nie spełnia wymogów, to chyba jej na magnetofon lepiej nie zakładać. Mamy selektor ścieżek, kanał lewy i kanał prawy, co jest ważne, bo można słuchać starych, archiwalnych nagrań monofonicznych, czterościeżkowych również, i dwie gałeczki, które widzimy, to jest wysterowanie na mikrofon, właściwie na dwa mikrofony, oraz linia. Tutaj oczywiście jest to gniazdo typu cinch. Tutaj możemy decydować o głośności naszego nagrania. Rzut oka na to, co wyżej. Rozmiary zresztą tego wszystkiego już świadczą o bardzo poważnym podejściu do tematu. Tor głowic, który tutaj jest ukryty przepiękną srebrną maskownicą. Ta maskownica kryje pod sobą, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, trochę widać zdublowany układ głowic, jak wspominałem, jest ich 6. Rolka dociskowa, która jest potężna, bardzo duża, właśnie to sobie najbardziej cenię w modelach Akai. I przede wszystkim prowadnice oraz napinacze. Magnetofon ma autorewers, w związku z tym na końcówce metalicznej, jeżeli na taką trafi, powinien przełączyć. Widzicie licznik elektroniczny, który w bardzo precyzyjny sposób odmierza czas, uwaga, uwaga, w minutach i w sekundach. To jest bardzo cenna rzecz. Za ten licznik odpowiada ta tutaj obrotowa prowadnica. Ten element, on jest sprzężony z takim charakterystycznym, jak to nazwać, żyroskopem chyba. I właśnie ten żyroskop zapewnia prawidłowe odmierzanie czasu. Co ciekawe, dostosowane do prędkości. Czyli ta sama taśma, na przykład 540 metrów, będzie
Przy prędkości 9,5 trwała 1,5 godziny na stronie, odpowiednio przy prędkości 19 będzie to mniej więcej 45 minut lub może trochę więcej. Paleta programowania, przyznamy, dosyć skomplikowana. Decydujemy m.in. o tym, jak licznik będzie wyświetlał, kiedy magnetofon ma się zatrzymać, bo i taka jest tutaj możliwość. Jeszcze inne funkcje, których na razie jeszcze nie używałem. Ten magnetofon w jakiejś tam części jest nadal dla mnie zagadką, chociaż już nie tak dużą. Obok mamy reverse selector, czyli wybór trybu odwracania, czy magnetofon ma taśmę odwrócić, czy ma ją zapętlić, czy też ma jej nie odwracać w ogóle. I coś, co jest też bardzo ciekawe, posłuchajcie. Tym czymś jest pitch control, czyli funkcja, która umożliwia regulację obrotów. Może się tak zdarzyć, że jakieś wasze taśmy archiwalne, nagrywane wcześniej albo nagrywane na innych magnetofonach, nie będą miały właściwych obrotów i wtedy w zakresie mniej więcej 2 tonów, więc dosyć dużym zakresie, można właśnie sobie te obroty na bieżąco wyregulować. Uwaga, uwaga, pokrętło jest odcinane podczas nagrywania, czyli nagrywamy na takiej prędkości, jaką założył producent, i jej regulacja jest możliwa tylko w środku i tylko dla zaawansowanych. Funkcja Q, bo tak właściwie to się powinno przeczytać, Q i Review, czyli funkcja, która umożliwia... Otóż to, funkcja, która umożliwia odnalezienie nagrania po taśmie, przewijanie na podsłuchu. Tutaj kompletnie się nie trzeba obawiać o jakość czy stan głowic, dlatego że, jak wspomniałem, głowice są szklane, mają powierzchnię szklaną, w związku z tym można sobie spokojnie przewijać na podsłuchu. Odpowiadają za to dwie małe prowadnice, które są pod tym pięknym mostkiem ukryte, które doprowadzają taśmę do głowicy albo ją odprowadzają. Funkcja jest bardzo przydatna. Obok jeszcze przełączniczek, który odpowiada za normę. Właściwie on teraz powinien być w takiej pozycji. Norma dla szpul dużych, 26,5 cm oraz wszelkich mniejszych, czyli 18 cm i poniżej. Jak magnetofon na takich szpulach pracuje, będę jeszcze miał wam przyjemność w tej prezentacji pokazać. Wracamy na swoje miejsce i ustawiamy w polu widzenia naszą kamerę i już możemy prezentować dalej. To, co do tej pory zaobserwowaliście, to oczywiście mimo wszystko jednak sprawia, że praca z tym magnetofonem, słuchanie go, w ogóle użytkowanie go jest bardzo przyjemne, bardzo przyjazne, chociaż nagrań wbrew pozorom wcale nie robi się tak łatwo. Za chwileczkę spróbujemy nagrać fragment utworu, który będzie troszeczkę więcej wymagał. Od razu kilka sugestii. Jeżeli używacie taśm japońskich, na te szpulki Revoxa jest akurat nawinięta taśma firmy TDK, dokładnie jest to TDK Audua. Na tych taśmach pokrętło biasu powinno być na zero i od takiego położenia zaczynamy w ogóle nagrywać. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, kochani, która tutaj akurat przy tej prezentacji wyszła trochę mimochodem. Dbamy o czystość głowic. Do czyszczenia głowic oczywiście można użyć czystego spirytusu, ale można używać również alkoholi troszeczkę cięższych, chociażby takich jak izopropyl. Do głowic mamy bezpośrednio dostęp, więc nie musimy się martwić o to, że mogą one być niedostępne i że ich nie umyjemy. Sprawa wygląda tak. Sięgamy w podmostek głowic i staramy się głowicę umyć, używając do tego celu, tak jak ja to na przykład robię,
izopropylu. Mycie głowic, utrzymywanie tych elementów w czystości jest oczywiście bardzo ważne, powiedziałbym wręcz strategiczne, dlatego że system opasania tych głowic zakłada, że tutaj nie ma żadnego filcu, ani też niczego takiego. Głowice, właściwie taśma do głowic przylega niejako sama z siebie. W związku z tym dbamy o to, żeby te elementy były czyste. Głowice mają kształt paraboliczny, co też umożliwia przyzwoitą jakość. Za chwileczkę wrócimy do naszego nagrania. Głowice już są czyściutkie. Wszystko już jest tak, jak być powinno. Kilkakrotnie przełączyłem pomiędzy źródłem a dźwiękiem po taśmie. Odsłuchajmy fragmentu. Jak słychać, dźwięk jest wręcz idealny. Tutaj właściwie nie sposób się doszukać różnicy pomiędzy źródłem a taśmą. Więc jeżeli chcecie nagrywać idealnie i wiernie, to używajcie taśm japońskich, a magnetofon odwdzięczy się wtedy pięknym, głębokim dźwiękiem, który będzie miał dynamikę nawet chyba lepszą niż źródła cyfrowe. Za chwileczkę zmienimy szpulę i spróbujemy jeszcze coś nagrać z winyla. To będzie taka wisienka na torcie specjalnie dla Was. Ja jeszcze tutaj pozwolę sobie tylko dodać, że magnetofon współpracuje z taśmami chromowymi i próbowałem nagrywać nacięte VHS-y, oczywiście przy świadomości ograniczenia, jakie te taśmy mają, dlatego że one nie służą do liniowych nagrań audio. Natomiast mimo wszystko magnetofon z większością tych taśm radzi sobie zupełnie nieźle. Jakoś specjalnie nie zakrzywia charakterystyki brzmienia, oczywiście dzięki temu magicznemu pokrętłu regulacji biasu. Taśma spadła, magnetofon się zatrzymał. Jak widzicie, te specjalne napinacze, które robią półobrót, zaprezentujmy to. Gdzieś w tym miejscu muszą trafić na opór, jeżeli taśma jest założona. Jeżeli na ten opór nie trafią, to wtedy od razu widzimy, że magnetofon nie włączy się. Magnetofon włączy się tylko i wyłącznie wtedy, gdy taśma będzie założona, kiedy będzie odpowiednio również naciągnięta i wówczas będzie można spokojnie, z powodzeniem magnetofonu używać. Taśmy, które bardzo polecam, chociaż oczywiście nie tylko takie, wspominałem, że na japońskich taśmach magnetofon się zachowuje najlepiej, to jest taśma TDK LX. Ja pamiętam, że byłem zadziwiony wręcz bardzo wysoką jakością tej taśmy, dlatego teraz założę ją już na małe szpulki. Prawa szpulka aluminiowa. Lewa niestety plastikowa, ale mimo to elegancka. Ten produkt jest ładny sam w sobie. Magnetofon zresztą daje również świetny spektakl, bo patrzeć na te obracające się szpulki to jest naprawdę duża przyjemność. Za chwileczkę spróbujemy nagrać coś z winyla i to jeszcze w prędkości 9,5 cm na sekundę. Będziecie mogli się przekonać, jak to potrafi zabrzmieć. Zmieniam więc prędkość. Pokrętło biasu pozostaje w pozycji 0. Jeszcze tylko przełączenie źródła i możemy zaczynać.
nagrywania. Jeszcze mieli wątpliwości, chociaż słuchaliśmy trochę ze źródła, trochę z taśmy, to ja jeszcze ten króciutki fragmencik odtworzę. Proszę bardzo. O, tu jakiś jazz nam się włączył. Te taśmy oczywiście są używane, chociaż to nie ja jestem autorem tych nagrań. Prędkość 9,5 cm na sekundę i taka jakość nagrania, niezwykle wierna, no to jest, moi drodzy, absolutna rewelacja. Ja nie ukrywam, że jestem zachwycony. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli w zasięgu możliwości, w zasięgu, że tak powiem, kieszeni lub też portfela taki magnetofon, to bardzo gorąco go polecam, chociaż na naszym rynku wtórnym nie jest on najtańszy niestety. Kilka jeszcze takich funkcji, które unikną właśnie w takich wpadek, jak chociażby szukanie nagrań, co zrobiłem niechcący przed chwilą, to choćby funkcja Zero Stop. Popatrzcie. Otóż to, magnetofon zatrzyma się dokładnie w pozycji 0, czyli tam, gdzie na przykład zaczęliśmy nagrywać, albo tam, gdzie wyzerowaliśmy licznik. Długo można byłoby opowiadać. Ja w każdym razie muszę powiedzieć tyle, że magnetofon, w ogóle wszystkie magnetofony typu GX, odwdzięczają się bardzo pięknym, głębokim dźwiękiem. Ale tak jak mówię, warto przypomnieć, że te magnetofony przede wszystkim najlepiej pracują, nagrywają na taśmach japońskich. Chociaż to nie znaczy, że nie można używać innych taśm. Pamiętajcie oczywiście, że chociażby tylko lekko przesterowując dźwięk albo mając to pokrętło bias w nieodpowiedniej pozycji, można narobić sporo szkody. Magnetofon również dosyć agresywnie hamuje na małych szpulach, czyli takich, jakie są założone teraz. Więc jeżeli będziecie używali taśm cienkich albo bardzo cienkich, to pamiętajcie, zresztą w każdej sytuacji warto pamiętać, aby nigdy nie łączyć ze sobą różnych rozmiarów szpul, tylko starać się, żeby te szpule były jednak mimo wszystko założone podobne, tak jak tutaj w tej sytuacji. Połączenie takiej szpuli i małej szpuli oczywiście może spowodować, że taśma albo się Wam uszkodzi, albo nawet w skrajnym przypadku zerwie. No wiadomo, oczywiście wszystko wymaga zachowania pewnych reguł, ale myślę, że jeżeli będziecie kiedyś mieli w zasięgu ręki, jak już wspomniałem, taki magnetofon jak ten, to na pewno Wam przyniesie dużo radości, dużo frajdy przy nagrywaniu i przy odtwarzaniu. Nisko się kłaniam, bardzo dziękuję, być może do zobaczenia.